Witam, witam serdecznie na torze Daytona GTL Virtual Racing Team. Pierwszy wyścig historycznych samochodów Audi GTO i Nissana. No pierwszy raz seria Camel GT jako relacja na naszym kanale. I będzie to relacja naszego kierowcy z GTL-a, Andrzeja Sęczka, czyli hakera. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam. A ja oczywiście witam ze mną na kanale również kolegów, którzy mam nadzieję będą mi towarzyszyć. Pinki, Hulk, Gawron, Filip. Siemanko, witam panowie. Siema, dzisiaj szerokie grono komentatorów. Siema. Tak, tak, szerokie grono, dokładnie. Chwileczkę, ja sobie powłączam. Każdy wie więcej od kolejnego. W końcu sami zawodowcy. No ba. Dobrze. Ja tylko niestety muszę zmartwić was, bo to jest tak. Jest to, tak jak powiedziałem, pierwsza relacja z tej serii. Jak widzimy, przepiękny Nissan aktualnie, który prezentuje się. Jest to Nissan Hakera. Zapamiętajmy te barwy, ponieważ niestety nasz lakiernik wybrał się na urlop, nie informując nas o tym, nie zapytał się o zgodę, czy może. No trudno, wybaczamy mu to. No, po prostu nie zdążył pomalować. No, nie zdążył dlatego, że ten samochód pojawił się dopiero co we wtorek, tak, tak oficjalnie. W poniedziałek wieczorem można było go pobrać, ale we wtorek ujrzał tak oficjalnie światło dzienne, seria się pojawiła, więc nie miejmy pretensji, świeżuteńki Audi GTO, jakby haker leciał Audikiem, no to tutaj by szło pokombinować, bo Audi GTO pojawiło się tydzień wcześniej i malowanie barw GTL-a już są na tamtym samochodzie. Także tutaj taka piękna, historyczna multiklasa. Będzie bardzo interesująco w ogóle, grid 27 kierowców, z czego 17 w Nissanie, tak, 17, czyli 10, jak łatwo można policzyć, pozostaje w Audiku, tak. Chwileczkę, wam tylko zaniknie plansza, plansza wam zaniknie, momencik. Zniknie wam tylko dlatego, że ja pozwolę sobie uruchomić wspomagacza, czyli JRT, który będzie miał możliwość pokazania wam relativa, czyli lifetimingu, tak? Już sobie wszystko tutaj układam. Nie wiem czemu, kurczę, nie może być tak, że jak ja sobie ustawię ikony, przykładowo to jak IRTWO. Raz ustawisz i on się potem uruchamia zawsze w tym miejscu, gdzie go poustawiałeś. A JRT zawsze mi, kurczę, wywali na pierwszym monitorze na samym środku. No ale ja już wracam do wideo. Cały czas nasz kierowca Andrzej Sęczek. Nie wiem, czy oni jadą quali, czy oni jadą warm-upa, bo nie zwróciłem uwagi. Też ci na razie nie powiem. Aha. W każdym bądź razie ja chciałem tutaj również serdecznie pozdrowić kolegów, których znamy. Znamy i cieszymy się, że dzięki temu może być bardziej emocjonujący wyścig. Na torze pojawią się tutaj również Norbert Rebelski, kierowca, który jest też właśnie takim kolegą GTL-owym. Aczkolwiek Norbert jedzie w GTO, w Audiku. W tym momencie obserwujemy właśnie Norberta i jeszcze kolega, drugi kolega właśnie GTL-owy. Sekundeczkę tylko znajdę go na liście, bo gdzieś mi umknął. Tomasz Kozdroń? Tak, no właśnie szukam Kozdronia. Widziałem go na liście, jak wchodziłem na serwer. Ale co to? Nie ma go? Albo... Może grać. Kurczę. Przyznam szczerze, że widziałem Tomka Kozdronia na liście, jak się logowałem. Ale to może był zapisany, ale nie wszedł. Kurczę, szkoda. Szkoda, miałem taką cichą nadzieję. To są bardzo mocni kierowcy. Tutaj widzimy w ogóle Norberta Rebelskiego w tradycyjnych barwach Audika 90, Audi Quattro, tak? Dobrze mówię? To była 90?
kurczę, to 90, nie? No GTO. 88 czy 89 rocznik. Pięknie, pięknie ten samochód. Parametry też niesamowite, aczkolwiek nie będę teraz otwierał stronę, bo nie będę wam czytał parametrów. 700 koni, jeżeli chodzi o Audika, nie? 800 chyba o Nissana, nie? Nissan ma 800 chyba tak ponad. 5 cylindrów, turbina. Czego chcieć więcej? No. Nie umierać. One przepięknie, przepięknie brzmią. Ja pokażę w tym momencie. Kurczę, ja tu mam mało kamer na tej Daytonie. Cholercie. W tym momencie posłuchajcie tej turbiny na międzybiegach. Jakby ktoś przez przypadek mógł sprawdzić w ogóle na kanale, na relacji, czy powiedzmy dźwięki, poziomy dźwięków są ok, jak co to w stosunku do mowy, w stosunku do tego, co za chwilę Pinky na się odezwie, żeby nie było, że coś jest za cicho, czy auto za głośno. Wszystko jest w porządku, jak dam. No, to świetnie. W tym momencie oglądamy onboarda z Audika GTO Norberta. Prawdopodobnie kończy quali, bo mi się wydaje, że tu quali będzie przed. O ile się nie mylę, nie wiem. Dohamowanie do T1. Ależ to brzmi, no, niesamowicie. Pokazuję Norbiego z tego względu, że nasz hakerek już skończył, czy to quali, czy warm-upa, ciężko mi powiedzieć, ale skończył i nie ma go co pokazywać. Szkoda, że nie ma jeszcze barw tych na Nissanie naszych GTL-owych. Będziemy musieli przyzwyczaić się. No, ale tak to jest, jak są takie szybkie relacje. Wszystko na dzień dobry. O, przerwało Norbiego, także za chwilę będziemy widzieli grida. Ja szybciutko pokażę starting grid. Quali starting grid. Proszę bardzo. Jest Kozdroń. Jak to jest? Nie widziałem go. Ślepy jesteś po prostu. Kurde. Malutki scrollek i nie miałem całej listy widocznej. Cholercio. Ashley Owen, jeju. Ale ekipa. Patrzcie. Kozdroń z pierwszej pozycji. Ashley Owen. No, niesamowite. Andrzej, Sęczek, Hakeros, brawo, szósta pozycja, start Nissanem, pięknie. A ile ich tu jest? 17 w Nissanie. No dobrze, mi się wgrywa, także... 17 w Nissanie, 10 w Audiku. Tutaj oglądamy. No, Norbert, troszeczkę... Aha, bo to Audik, tak, to 16 pozycja, ale nie pamiętam, zobaczymy za chwilę... z której startuje z Audika. Chyba z pierwszej. No. Tak już przypomnijmy, multiklasa. Ktoś tam manewruje biegami góra-dół. Ja mam tutaj naszego drona. Kurczę, nie mam drona. Co to mam za kamery? Ja się pytam, co to jest? Czy ty coś na swojej komputerze w ogóle? Ja, co to jest? Ja nie wiem. Ja was bardzo mocno przepraszam, ale ja tu nie mam zbytnio z czego wybierać. Tu jest standing start? Nie, myślałem. Tutaj właśnie widzimy ze środka od hakera onboardzik bez różowego kolegi. I zabiera maskotki ze sobą. Posłuchajcie, jak to takie też jest takie między biegami. Wcześniej nie mogłem wam tego pokazać, bo już nie jechały Nissany i tylko oglądaliśmy Norberta. No, szósta pozycja.
hakera. Tam, na zewnętrznej. Na T1 może się różnie podziać. Tak się zapytam, w dzień czy w nocy? Dzień. W ogóle, aha, bo to i tak nieważne, kto rejestruje team, okej. Czy musi być tylko ten, co quali jechał? No, to żyje. Poszli! Kolejny fragiczny na pewno będzie wyjazd na... na Oval i ten, i Bustop. Ładuj, ładuj! O, co tu się działo? O, ale idzie, idzie, idzie dalej. Przepraszam, Johnny, nie miałem jeszcze czatu uruchomionego. Siemanko, witam ponownie. Tak, no Nissan i Audi niestety obydwa płatne, jak to wszystko bywa w tym, w tej platformie. Widzimy. Uciekł. Akeros. Cały czas szósta pozycja. Tak. Czyli tak jak wystartował, ważny jest bardzo start. No Kozdrym pierwszą stracił. Haker teraz na drafcie też stracił pozycję, przed Bustopem wyprzedził go Rodrigo Zarza. Taka chyba zaraza miało być. Ale może przez to Haker znowu też odzyska. Tak, no teraz też drafcik, ale tuż za nim Chris Kuenink. Kuenink. A tutaj są jakieś setupy, czy jak to wygląda? Tak, tak. Całkowicie otwarty. Widać, że jakiś Haker tego draftu nie łapie, a ten za nim to wystrzeli jak tam torpedo. Jak strzała. Kurczę, szkoda, żeśmy się z hakerem nie zgadali, bo my ostatnio jeździliśmy z Alfredem i z Filipem. Bardzo dobry setup mam na Nissana, bardzo szybki. Zaraz zobaczymy, no to jest wyścig, ja wiem jakie ja czasy kręciłem. Czy możesz mi, widzisz, bo nie sprawdziłem, możesz mi sprawdzić jaka jest temperatura toru? Teraz ci powiem. Ktoś tam wyspinował, ale na szczęście nie wyjechał. Tutaj jest 28 stopni. No to czasy czystego okrążenia powinny być w granicach 37-38. Ja jechałem tutaj na 23 i na 25 stopniach, jak praktisa jeździłem. I mniej więcej właśnie wskakiwały tutaj nawet 34 przy 23 stopniach i 34 wskakiwały. No, oj, coś tam się z tyłu podziało. O, Rio. Rio Sugio, Nissan poleciał i tam ktoś jeszcze Norby, inny. Norbi na trzecim miejscu w Audiku. Michael Deniz również zakończył. Martin Enzman leci tutaj. No widzę jest właśnie, za Norbim. Trzeci w tej chwili, bo Norbi go przeszedł. A i tego mi brakuje, musiałbym ATFO odpalić, bo w ATFO jest pokazana pozycja całkowita i pozycja w klasie. Obserwujemy aktualnie Norberta i Martina Enzmana, który trzyma mu się bardzo, bardzo bliziutko. Uruchomiło mi się ten... Łatwo? Łatwo. Pokombinowałeś. Ja jestem z powrotem. To jest Norbi, już za nim. Kozdroń spadł na dziewiątą pozycję, to on był ten, który zespinował. A, no tak, dokładnie. On tam wyleciał na tym nawrocie, do którego za niedługo się również zbliży, widzimy. Aktualnie go obserwujemy, pozycja dziewiąta. Zespinował, ale nie uderzył. Nie uderzył, tak, tak, bo to taka otwarta przestrzeń. Na tym nawrocie, tutaj, w tym momencie. Ale Haker jest ósmy, ten teraz zespinował. O. Właśnie go mija Tomasz. Już wracamy, tak. Obserwujemy ciasno, miał za dużo gazu, dwójeczka i za dużo gazu. Wyspinował w tym samym miejscu, co właśnie Tomasz Kozdroń. O. Dlatego tam Tomek bardzo szeroko i minął hakera, no. Lecimy dalej, wracamy do Life'a.
Kurczę, widzę, że nie z tego katalogu. Tutaj muszą się opony dogrzać. Pierwsze okrążenie jest masakryczne tym Nissanem. Tak samo jak i HPD, tak jak C7. No samochody tak samo, no 88, 89 rok, no tutaj nie ma jako tako jakiejś stabilizacji, tu trzeba wszystko kontrolować. Wtedy też nie było. Nissan 5-obiegowy jest, tak dla informacji. Haki 9 pozycja. No szkoda tego spina, bo ładnie szło. Oj, niestety Martin wyprzedził Norberta. Nie widzieliśmy tej akcji, bo patrzyliśmy aktualnie na powtórki. Ashley dostał spina, spadł z pierwszej pozycji. Tak jest, Ashley Owen. O, Ashley Owen, widzę na tym Nissanie, ma takie malowania z Mazdy 787. Tak, właśnie chciałem to powiedzieć. A ja chciałem powiedzieć, że zamiast Nissana wolałbym właśnie Mazdę 787. Ach, ja byłem zakochany w Mazdzie 787. Silnik Wankla, jak ja to... Ja niestety mam tą Mazdę i jest po prostu... Oj, czy to był haker? Nie, haker nie. Chris Kuenik, bo takie podobne malowanie, już wróciłem, patrzymy. Tomasz Kozdroń właśnie za tym... który się chwileczką spinował. Oj, tu White, bardzo ciasno, żeby nie było kontaktu. Tomek poleciał szeroko, nie chciał ryzykować, żeby Chris go uszkodził. Ładnie, rozważnie, no ale tu widać doświadczenie Tomka Kozdronia. Wolał stracić pozycję, nie ryzykował, wie, że ma możliwość wyprzedzenia go w drafcie. No Chris widać jakoś tak mu ten tyłek ucieka, bardzo tak agresywnie wchodzi w zakręty, więc lada moment prawdopodobnie znowu wyspinuje. Chris już dwa razy spinował. Miałem akurat okazję widzieć oba spiny, więc... Walka czwartego, Ashley Owen. Już wracamy do Ashley'a. Widzimy jak Ashley Owen broni się, żeby nie stracić pozycji z Andrea Scognamillo. Właśnie go wyprzedził. A, wyprzedził, momencie, aha, na, rozumiem. Na mecie i wszedł mu przed ten do D1. No dzieje się bardzo dużo, nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego, powiem szczerze, nie jestem w stanie każdego pokazywać, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Tomasz Kozdroń, popatrzmy, Tomasz Kozdroń. A Kozdroń miał tu wide na nawrocie. Norbi. Tutaj ta trójka jedzie, Martin Edsband, Norbi i Lars Simonsen. Pięknie. Nie no, świetna seria, naprawdę szacun dla producentów, wypuścili rewelacyjne samochody. Ależ pięknie ogniem sypnie ta ulica przy każdym... No, ten wydech tam przez te drzwi... Ta rura jest potężna, taka potęga. Popatrzmy troszeczkę może z kokpitu Norbiego. Specyficzne łamanie się do zakrętu tym Audicą, tak ona tak jak wolno jedzie, ona tak nie kręci, no tak szeroko ją wynosi, takie odczucie jest. Martin Enzman, ładne malowanie z takimi czerwonymi felgami. Tutaj ktoś dostał slowdowna, kto to jest? Andrea Scognamillo, który jest przed hakerem teraz na 8 pozycji. Musiał odpuścić przynajmniej z dwie pozycje. Tak, jak widzimy, haker jest tam za nim delikatnie, niecałe półtorej sekundy. Ależ tu się dzieje. Haker trochę szeroko. No, za szeroko poszedł. Popatrzmy tutaj troszeczkę przed hakerem na tą sytuację. Dwa Nissany prawie two wide. Malowania standardowe, które były w tamtych latach na Nissanach. No i Tomek właśnie tam jest na szóstej pozycji. Tak jest, Tomasz Kozdroń. Numerem 3. I Paul Rogers. Haker stara się tutaj do tej grupki. Tak jest, dołączyć. Żeby złapać drafta. Ma straty tam niecałe 2 sekundy, więc no, lekko nie ma. Czy te 0,9
do Paula, do Tomasza pozwoli mu, żeby ten draft uzyskać? Chyba nie, bo tak jakoś słabiutko się zbliża. Te Nissany nie są takie mega skory do draftu. Musisz być tym Nissanem naprawdę bardzo blisko, żeby super wyskoczyć. Norbiego. I już oglądamy, patrzymy w tym momencie na sytuację Norbi i Martin. No pięknie. Lars teraz się zbliża do Norbiego, ale draft. Z tyłu za nim to jest... kto? Lider? Co siódemka? Dwight dwa stopa, nie. Ledwo co wszedł przed maskę. Brian Fowler, 16 pozycja z tym Nissanem za nimi. Wchodzi na zewnętrzną. Tak, no powinien ich tu wziąć, ale będzie niesamowita sytuacja. To się teraz może dziać. Proszę, zobacz! Nie umiał. Może mieć jakieś aero uszkodzone. Też jest ten Nissan bardzo delikatny. Ale te Aulice są naprawdę bardzo szybkie, mają niesamowite przyspieszenia. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Three White! Jaki drift! Jakie opanowanie, jakie doświadczenie, no masakra! I Norbi wyszedł na pierwszy. Pięknie! Ależ sytuacja. Ale graty dla wszystkich, bo tam... Oni driftem szli na zewnętrzny i każdy utrzymał swoją linię jazdy, no niesamowite. A Norbi przez środek. Wszedło trochę lepiej, ale świetne to było. Naprawdę, trzeba przyznać szacun. Ale Martin się tam czai. Tu za Martinem Lars Simonsen. No, Norbi troszkę uśliznął. Na informacji haki dalej na pozycji 9. Niestety 11 sekund straty do 8. 10 sekund przewagi nad 11. Nie, haker ma 3 sekundy straty. A przepraszam, 3,5, bo to nie popatrzę na tą pozycję. Tak. 3,5 straty, a 11 sekund. Ale teraz, o, tam jakaś audycja wyleciała. Coś tutaj się dzieje, bo... Ale ja patrzę cały czas na Norbiego i na tą sytuację. No niestety, jak widzimy, Norbi stracił tą pozycję. Teraz chyba straci kolejną. Martin jest na prowadzeniu. Ale może teraz złapie od niego drafta, trochę go podciągnie. No jak widzimy, Lars ma chyba inny setup. Nie ma tak lekko, żeby wyprzedzić Norbiego. Ależ niesamowity split. Oni tutaj jadą dosłownie jak w NASCARze, na zderzaku. No, jakby nie było Daytona Tor. Przede wszystkim słynny tor NASCARowy. Driftem z tyłu poszedł. Nie ma czasu na pokazywanie, tu jest walka. Tu się dzieje. Norbert, Lars i Martin. Ol! Był kontakt? Chyba tak. Taki delikatny. Chciałem powiedzieć coś innego, ale... Aśny. Aśny, tak. Kwaśny, tak. Kwaśny. Taki kwaśny. Ale chyba nie dało się odczuć, nic było. Bardzo delikatnie takie, nawet to wizualnie nie było widać, żeby tam był kontakt, ale chyba był. Musiałbyś zobaczyć na lifetime, czy to jest zaliczony incydent. Ty w Atwo zresztą powinieneś to widzieć. Ale... Nie ma incydentów. Nie ma w Atwo? Ale... Czekaj. Jak przesuniesz prawo, lewo, nie ma? Ale to nieważne co tu się dzieje. Piękna jest ta walka. Oj, Lars zrobił błąd. Uślizgnął w bas stopie. A tuż za Larsem czai się Chad Peterson. Mówi, że wykorzysta to. No nie wiadomo. Jest to taki odstęp draftowy. Niesamowicie, za nimi cały czas również jest Brian Fowler, ale on ich nie umie wyprzedzić. Two White Norberta i Martina. No ale Martin na wewnętrznej drift i Martin poleciał! Uo, nie uderzył.
Ależ tak, piękny tak. Nawrót! Uhuhu, co tu się dzieje? Nawrócił i leci! Pełna para, no pełne opanowanie. Ja to bym chyba już 3 bączki wykręcił. On opanował samochód, widzieliśmy, całe to zajście widzieliśmy, to było niesamowite. Będzie gonił, będzie tak, gonił. On tam było widać, że auto widział, że traci mu przyczepność tył. On go zrobił lekką kontrę, a w tym momencie mu znowu złapało przyczepność i go właśnie tą kontrą, którą zrobił. Tak, pociągnęło go. Ale on go potem wyprostował, żeby już właśnie nie kręcić za dużo. Nie no, piękne opanowanie samochodu. Niesamowite. No teraz wracamy do walki Norberta i Larsa. Ja tu przeskoczę na naszego hakera. Wybacz, hakerku, że tak mało ciebie, ale kurczę, masz samotną jazdę, a tam się tyle dzieje. Jak tylko będzie sytuacja walki, że będziesz miał ciepło, to my oczywiście wracamy do ciebie. Ale pokazujemy, że jedziesz. Jesteś. Świetnie. Nawet powiem szczerze, nawet nie obserwuję tutaj walki Nissanów, jeżeli chodzi o lidera. Aktualnie lider w tym momencie pokazuje. Nie pokazuje, pokazuje. Rob Swindles. Ma sporo przewagi. Prawie 5 sekund. Widzimy. My wracamy do Norberta, bo Lars go wyprzedził. Kto tam idzie? Truwide? Chat? Triwide? Oj. Norbi odpuścił. Nie chciał ryzykować, bo miał te wejście tak na milimetry w zderzaku. Jakaż... Tak, tutaj, on wie, że tutaj może... Oni się mogą sami wyeliminować. Tak. Jak będą taką zawzięcie walczyć o... Dalej. Walka Chada i Larsa. Temu Norby wszystkiemu... Pięknie, Norbi! Tylko, że Chad jest na troszeczkę lepszej pozycji. No, za nimi cały czas jest... Brian Fowler, który nawet nie podejmuje żadnej próby wyprzedzania. Audiki mają... Ma 1700 rating. No, Audiki mają lepsze przyspieszenie, lepsze wyjścia z zakrętów, ale Lars poszedł teraz driftem. Oj, jest błąd Larsa! Kontakt Chada i Norbiego! Łańcuszek poleciał. Utrzymali się wszyscy, ale... Na tym chyba najwięcej stracił. No, bo największy kontakt miał Norbi. Mam nadzieję, że nie ma mocno uszkodzonego samochodu. Wielka szkoda. Kurczę. Wszystko zaczęło się od uślizgu Larsa. Tak. W tym momencie między nich wplątał się między Norbiego Brian Fowler. Nissanem widzimy. O, Brian będzie próbował wyprzedzić? Tak. Czyżby chłopacy stracili aero? Czyżby jednak jakieś uszkodzenie, które daje się we znaki? No kurczę, widzimy, bardzo stracił. No Norbi 260. Oj. 61. Oj, uszkodzony prawy przód Norbiego. Ulala, panowie. Beneke jedzie ze mną Cadillaca. Przykro na mnie. Oj, uślizg! I spin wyprzedził. Nie. Utrzymał driftem. Drifter Martin, niesamowity. Jakiż to jest gościu. 11 minut do końca. 12 w sumie. Przed Martinem lider Rob Swindles. Dlatego no tak troszeczkę przepuszczają go. Norbi ma za sobą lidera w Nissanie, puszcza go właśnie tutaj na tym nawrocie. Widzimy bliziutko Martin i Norbi razem. No troszeczkę odskoczyli Chad i Lars. Aktualnie prowadzenie przejął Chad. No Norbi widzimy, prawdopodobnie te aero ma wpływ, to uszkodzenie prawego nadkola, ten zderzak i ten błotnik prawy, no ma to wpływ. Podejrzewam, że teraz dojdzie Norbiego Martin Enzman, już jest too wide. No Martin ma prawdopodobnie samochód w wyśmienitej kondycji. Nawet nieprawdopodobnie, jest raczej pewne, ale odchodzi. No Norbi traci w oczach, Norbi nie umie walczyć. Nie ma już czym walczyć. Stracił na tym stuknięciu bardzo, bardzo dużo. No nie było to tak, nie wyglądało tragicznie, utrzymali. Jeśli jakiegoś większego nie podzieje, to... No może mnie nawet ciężko utrzymać, chociaż nie, to myślę, że tą czwartą pozycję Norbi utrzymie.
Oglądamy teraz Larsa Simonsena, który gdzieś tam stara się podgonić Chada. Przed nimi jest lider Nissana, ale dużo by nie brakło, lider by się skasował. Tak, na tym wolnym... Na tym wolnym Nissanie. Oj! Oj, 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 Ramos, 124 pozycja, no został, jak widzieliśmy, stuknięty przez Chada Petersona w Audiku, no ale po prostu ten chłopak sam nie wiedział, co on ze sobą ma robić, jechał po linii wyścigowej. Ja się nie dziwię, że on nie wiedział, co ma ze sobą, co zrobić. No, tam było tak ciasno. I rating 1090. Aha. No. Po prostu... Niektórzy ludzie przeceniają swoje możliwości, no ale to jest taka seria, no jest tylko jeden split, więc niestety jadą wszyscy razem. Nie wiem, jaka jest górna granica, ale driftem wychodzi, kurczę, Lars na ten owal. Jaka jest ta górna granica gridu, czy tu jest 30, 35, nie wiem ile tu jest ten grid, czy jeszcze więcej. Nie wiem. No ale widzimy teraz w tym momencie Chad Peterson draft za Larsem Simonsenem, aczkolwiek Chad może mieć również delikatnie aero uszkodzone, bo jak widzimy, mimo tego, że ma drafta, no to nie zbliżał się. Nie zbliżał się, cały czas był stabilny, ten sam dystans. Dzieje się, naprawdę się dzieje. Tak, ja tylko chciałem powiedzieć, że haker jest na 7 pozycji. Wracamy do naszego hakerka. No w tym momencie ma za sobą Chrisa Kueninga w Audiku. Nie, Chris Kuening jest... No. W Nissanie. Nie, w Nissanie. No, przepraszam. 4,7 sekundy za hakerem. Ale tu oglądamy T1 i Chada i Martina. Ale Lars. Tak, przepraszam, Lars i Chad. Ja już się gubię dosłownie w tych emocjach, już nie zwracam uwagi na to, na kogo kliknąłem. Dzieje się, naprawdę piękna, piękna walka. Takie wyścigi się chce relacjonować i oglądać, uwielbiam to. Zawodowo naprawdę piękne opanowanie samochodu. Piękne trzymanie linii. O tam. O tam Mazda. Oj, ta Mazda w takim miejscu po zewnętrznej Nissan. Ja po tobie powtórzyłem, bo naprawdę te malowania. Malowanie Mazdy powinno być zakazane. Oj, oj, ale tutaj wszedł pod łokieć Chadowi. Ale. To jest niesamowite. Owszem, no przeszedł, idzie dalej po zewnętrznej, ale... Ale nie wiem, kto to jest. Ashley. Ashley Owen. No, doświadczony bardzo kierowca, no chce jak najszybciej... No ale zobacz, stracił wtedy po tym spinie, już znowu jest drugi, tak? Traci do Roba niespełna 10 sekund. No jest 7 minut. Chce się jak najbardziej zbliżyć. My wracamy do walki Chada i Larsa. Może zobaczmy, jak tu wygląda. Oj, troszeczkę już jest straty Norbiego. Martin Enzman również ma stratę do tych dwóch chłopaków, czyli do Larsa i Chada. Za nimi Nissan. Leci po zewnętrznej. Chyba Norbi leci. Właśnie go mija haker w tym momencie. Tomasz Kozdroń wyprzedzał właśnie. Oj, i spin! Spin Larsa! Utrzymał samochód oczywiście, ale na te jeden złe wejście już opony dają się we znaki. Duża już strata, niespełna 3 sekund do Chada. Dzięki temu Martin Enzman zbliżył się z 8 sekund tak, na 6. Haker ma sekundę do 6 i 5. I już patrzymy na naszego hakerka. Pokazujemy tą walkę. John Kefee. Pozycja 6, widzimy przed Andrzejem. Kawyłyk, blokowanie. Blokowanie mi się już kończy właśnie. Siemanko, Monster Roberto. Pierdoło, niedziela jest, czemu cię nie ma z nami? Oj, haki! Oj, 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 za bardzo chciał, uszkodzone już jest prawe aero. No, już będzie miał po jeździe.
podbiło go i delikatnie, a tutaj w tym Nissanie jest niesamowicie odczuwalne, jak jest jakieś uszkodzenie. Chociaż może nie będzie źle. Zobaczymy. No ale... On już chciał go tutaj w drafcie. Tak, i za mocno pociągnął. To auto jest tak nerwowe na drugim, na trzecim biegu, a te wyjście na owal jest bardzo, bardzo niebezpieczne. No, chciał. Chciał, nie udało się. Dobra, ja zaraz wracam, bo tu już... Przed hakerem jest Norbi. Właśnie haker wyprzedza Norberta. No, Norbert niesamowicie traci na tej prostej. No. Już te aero daje się we znaki. Szkoda, szkoda. No, wiesz, tam muszę, że nawet nie aero, tam jest silnik chyba z przodu. Także wiesz, to też mogło dostać trochę. Ashley Owen zbliżył się już na 9 sekund do lidera. Cały czas goni. No nie jest lekko, no. Już jest 8 coś, no ale... Ale ciśnie. Ciśnie jak może. Tutaj też się powiększyła ta różnica. Lars Simonsen ma straty do przodu już prawie 4 sekundy. No, 3,5. No ale błędy Larsa było widać. Opony dawały się we znaki już do hamowania, utrzymanie, kontry. To wszystko kosztuje czas. Czemu cię Roberto nie ma z nami? Zobacz jaki piękny wyścig. Czemu nie bierzesz udziału w tym wyścigu? Miał być relacje. Kolejny GTL-owiec. No kurczę. Po uszach dostaniesz. Ja, za chwilę mi napiszesz, ja się dopiero obudziłem. Pięknie, pięknie. Andreas Cognamillo, piąta pozycja, która wyprzedzała właśnie Larsa Simonsena. A my oglądamy w tym momencie Tomasza Kozdronia na trzeciej pozycji. Zobaczmy, strata do Ashleya, niespełna 4,5 sekundy, przewaga nad Rogersem, prawie 8. Też piękna jazda, pamiętamy, że Tomek miał spina, czyli zobaczcie, spin, tak samo Ashley spinował. No, to są doświadczeni kierowcy. Mimo tego, że był spin, wyjechali z trawy i dalej walczą, dalej pięknie cisną, jadą do przodu. Nie poddawają się, nie ma co się poddawać. Duże doświadczenie. Co się stało, że Tomasz jest na drugiej? Oj, 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 tu ktoś... Rob Swindles rozwalił się prawdopodobnie przy wyjściu na... Tak jest. Przy wyjściu na Owala. Zobaczymy tylko, czy ktoś mu w tym pomógł, czy zrobił to sam, dlatego stracił pozycję, był na piątej. No już wiadomo, tracą teraz się pozycję. Nie, sam, jego błąd, to mało co jeszcze. Tak, tak, oj, uderzył do niego Rodrigo Zarza. I też nie ma przodu. No szkoda, szkoda, szkoda. My wracamy w tym momencie. Lars Simonsen, dalej pozycja druga w Audi GTO. Strata niecałe 4,5 sekundy do Chada, który jest aktualnie liderem. Martin Enzman za nimi również 4 sekundy z groszami. No, starają się chłopaki, żeby coś jeszcze wykrzesać, żeby się zbliżyć do siebie, żeby powalczyć. Jest tylko 1,5 minuty prawie do końca wyścigu. My wracamy do naszego hakera. Haker aktualnie 7 pozycja. Widzimy duża przewaga nad 8. Zobaczmy jak to wygląda do przodu. No, raczej już nie nadrobi do Chrisa tych 5 sekund straty. Ale pięknie, że przynajmniej jest jak jest. Oby utrzymał, oby powalczył. My pooglądamy w ogóle co tu się przed hakerem dzieje. Właśnie oglądamy Larsa Simonsena, który jedzie przed hakerem. No proszę, tutaj bez przodu Rodrigo Zarza, który widzieliśmy wcześniej, uderzył niejadącego już, nie pamiętam, kto to wspominał, Roba Swindelsa, o, jest pit stop. Widzimy Lars na delikatnym uślizgu. W ogóle coś się podziało, bo Chad Peterson
ma tylko 1,7 sekundy przewagi, czyli Chad prawdopodobnie uślizgnął przy wyjściu na owala, dzięki czemu no już bardzo, bardzo bliziutko jest Lars, czyli jednak jest szansa, żeby powalczyć w drugą pozycję. Zobaczmy szybciutko na pozycję pierwszą. Ashley Owen, no niesamowity Ashley Owen aktualnie z liderem. I Tomasz Kozdroń na drugiej. Pięknie, pięknie, no. Walczą, walczą chłopacy, zbliżył się Tomek. Oj, oj, oj! Ależ fatalna sytuacja. Kto to był? Już go nie znajdziemy, bo już wyszedł. Tomek stracił pozycję, dlatego... Oj, jak tu się Rogers utrzyma na wyjściu. Ależ emocjonujący finisz, ostatni lap. Tomasz Kozdroń na pierwszym, Ashley Owen na drugim. Czy ja dobrze widzę? Już się pogubiłem w tym wszystkim. Tak, Tomek na pierwszym. Oj, oj, oj. Ależ się podziało. Ashley Owen tam utknął na tym samochodzie, na tej Audicy dublowanej. O, Ashley próbuje po równym, po wewnętrznej, po najniższej linii oporu. Nie powinno być czegoś takiego. Powinien jechać poza podwójną linią. Myślał, że może dzięki temu coś zyska, skracając linię jazdy. Na metę w tym momencie wjeżdża Tomasz Kozdroń. Brawo, brawo, finish. Ashley Owen. Ja już pogubiłem się w końcu, kto był pierwszy, kto był drugi. Musicie mi to posprawdzać w relacjach, bo mi się właśnie wydaje, że jednak Ashley był pierwszy. Kurde. Chad Peterson. Halo, Tomek pierwszy. No, drugi Tomek, Ashley. Dokładnie, bo źle mi pokazywało irtwo, wiesz? Bo nie wskazywał właściwie. No Lars niestety nie doszedł Chada Petersona. No haker na siódmym miejscu. A Norbi zakończył, wcześniej skończył, zjechał do pit stopu, bo wiedział, że to nie ma sensu taka jazda. Oglądamy hakera, brawo, brawo, haki. Pięknie, piękna walka. Tutaj chyba jeszcze jakaś rundka honorowa Larsa. Chad kręci bączki. Proszę, możemy popatrzeć. Mało co widzimy, bo dymu tyle, że auta nie widać. Może uda nam się z innej kamery. Czy powoli zaraz zapisać? Tak, tak. Chciałem powiedzieć, że lada moment kończę tą relację, bo tuż za 13, niespełna 12 minut w sumie, będziemy zaczynać wyścig w serii VLN. Postaram się, aby również relacja się pojawiła. Ale Chad tutaj kręci się i kręci, i kręci, i przestać nie może. Lars jedzie jeszcze honorową rundę. Tomek Kozdroń również objeżdża chyba kółeczko, żeby zjechać normalnie do pit stopu. Tak jak widzimy właśnie w tym momencie zjazd. Zjazd Nissana. Pit stop. Pięknie, brawo. Serdecznie przerwę. GTL 5, nie? Jedziemy. Tak. 5, tak. Brawo, brawo, brawo. A ja w tym momencie pokazuję race results. Tomasz Kozdroń i sekunda z groszem tuż za nim Ashley Owen, który bardzo stracił poprzez tego dublowanego. Ale co zrobić, takie są wyścigi. SOF ogólnie 2117 no, został zaniżony przez te wszystkie niskie i-ratingi tych kierowców z niższych klas, niższych licencji, że tak powiem. Andrzej Sęczek, pozycja siódma, tak jak już wcześniej Pinki powiedział. Brawo, brawo, haker. Super jazda. Troszeczkę mało byłeś pokazywane, bo mało walki było, ale pamiętaliśmy o tobie. Działo się za to, tak jak widzieliśmy przy Norbim, Larsie, Chadzie, Martinie, Enzmanie. No tam się działo bardzo, bardzo dużo. Pięknie. Piękny wyścig. Camel GT, przypomnę, nowa seria w klasykach. Dwa nowe klasyczne samochody. Co nam jeszcze iRacing przyniesie? Producenci? Zobaczymy.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Niech przyniosą Mazda 787B. No, wczoraj żeśmy czytali, tak? Nie wiem, kto to ze mną był. Wieczorem jest wpis na forum, że w piątek, nie, tam jest data podana, że jadą na testy LMP, panowie. No, jest, nie jestem fanem, ale... I o ile się nie mylę, właśnie Mazdy. Ale nie wiem, której. Zaraz, jest wpis na głównej stronie... Mazda w LMP? Zobaczcie, albo... Zobacz na głównej stronie iRacingu... W IM się jeździ Mazda LMP1. Aha. LMP, nie, LMP1, no. Prototypa. No, ja ogólnie dziękuję bardzo za wspólne towarzystwo, za relacje. Świetna seria, bardzo mi się podobają te wyścigi. Świetnie się to ogląda. Ja to tu bym raczej tyły zamykał, bo ekipa niesamowita. Ale fajnie, fajnie było pooglądać, podobało mi się, także dzięki panowie, a ja kończę, ponieważ już za chwilkę muszę rozpoczynać kolejną relację, tym razem już z naszego wyścigu. Na Nürburgring, na pełnej pętli GP i Nordschleife. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, na razie, siemanko. Na razie, hej.